Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł w granice Judei i za Jordania, a tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Oto słowo Pańskie. Patrzymy na Ewangelię tak z naszego punktu widzenia, ale w czasach Jezusa to wszystko nie było jeszcze takie jasne. W czasach Pana Jezusa były trzy właściwie rodzaje przykazań. Jedne to były te, które dane były od Boga. Inne, które również były, znajdowały się w Piśmie Świętym, ale były dane od Mojżesza, niejako w imię Boga. No i były jeszcze takie przykazania, które były no, takie z tradycji. Odnosiły się do pewnej pobożności ludowej, do pewnych tradycji, które no, rabini usankcjonowali i rozwinęli. Wiemy, że rzeczywiście Jezus często się nie zgadzał z tymi tradycjami, przykazaniami takimi, na przykład pamiętamy, kiedy mówił o tym, że o obmyciach rąk albo o różnych rzeczach, które robią faryzeusze. Mówił, ale to nie ma sensu. Tak samo Jezus się wypowiedział na temat jedzenia, koszerności jedzenia. Powiedział, że no, wszystko, co się spożywa, to po prostu idzie sobie przez przewód pokarmowy i się wydala. Inaczej się Jezus odnosił do przykazań Bożych, tych, które były przez Boga nadane. No i dzisiaj mamy w tej Ewangelii taką właśnie próbkę tych dyskusji. Faryzeusze, pierwsza rzecz, jaką pytają Jezusa, no to właśnie, czy można brać rozwód z kobietą, swoją żoną? Jezus pierwsze, co im odpowiada na to pytanie, to mówi, co powiedział Mojżesz. I oni wtedy odpowiadają, że to Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. I Jezus mówi, a widzicie, to Mojżesz dał to przykazanie, ale Bóg dał przykazanie ważniejsze. Powiedział, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, i opuści mąż swego ojca i matkę i stanie się ze swoją żoną jednym ciałem. I to jest przykazanie Boże. Więc, mówi, zobaczcie, przykazanie Boże jest ważniejsze niż przykazanie Mojżesza, który pozwolił na rozwody. No i to jest podstawa tego, dlaczego my w Kościele katolickim traktujemy małżeństwo jako nierozerwalne. Oczywiście są sytuacje, kiedy nieważny jest sam sakrament, bo
przecież sakrament małżeństwa jest udzielany wzajemnie sobie przez oboje małżonków. A więc wtedy, kiedy no, są pewne nieprawidłowości przy zawieraniu małżeństwa, no ten sakrament nie jest ważny. Pamiętam taką kobietę, która wyszła za mąż, za człowieka, który w narzeczeństwie nie pił ani kropli alkoholu. Ale kiedy już się poślubili i byli w pociągu na noc poślubną, tak po takim weselu krótkim i tak dalej, jej mąż się upił do nieprzytomności. I ona wtedy zrozumiała, że coś jest nie tak. Potem okazało się, że zarówno jej przyszły mąż, jak i jego rodzice unikali tego, żeby ona wiedziała, że jej właśnie ten mąż przyszły ma poważny problem z uzależnieniem. No, kiedy jest taka sytuacja, sakrament jest nieważny, bo ta pani, gdyby wiedziała wszystko o swoim przyszłym mężu, to może by wcale za niego nie wyszła. Takich sytuacji jest oczywiście więcej. Od tego mamy w Kościele prawników, żeby rozważali te kwestie, czy ten sakrament rzeczywiście był ważnie zawarty, czy też nie. Ale przy tym wszystkim no, uważamy, że małżeństwo jest sakramentem nierozerwalnym. Tak jak to powiedział Jezus. Moi drodzy, dla nas dziś to słowo też jest ważne, bo Jezus Chrystus kocha nas, kocha Kościół, kocha wspólnotę wierzących, której jest głową, jak swoją oblubienicę. Poślubił nas sobie przez śmierć na krzyżu, przez zmartwychwstanie, przez dar Ducha Świętego. Należymy do Niego. Jezus, który jasno, jednoznacznie mówi, że co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela, który zawarł z nami małżeństwo duchowe, nigdy się nie wyrzeknie jedności z nami. Nie powie, ale Mojżesz dał możliwość zrobienia rozwodu. Nie rozejdzie się ze mną, ani z tobą, z jakiejś tam byle przyczyny. W ogóle się nie rozejdzie z nami, jeśli my go nie porzucimy. No i to jest dobra nowina dla nas, że ten sam Jezus, który powiedział, że co Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela, nie rozdzieli się ze mną ani z tobą, jeśli my zdecydowanie tego nie zrobimy sami. Taki jest. Jezus jest najbardziej lojalną, najbardziej wierną i najbardziej kochającą osobą, jaka istnieje. I tego się trzymajmy w naszych relacjach z Nim. Tego możemy być pewni.